26 stycznia odbyła się szósta sesja Rady Gminy Piekoszów. Po przyjęciu protokołów z poprzedniej sesji i informacji wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2015 rok. Składa orzekający analizował przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 Gminy Piekoszów również pod względem jego zgodności z programem naprawczym realizowanym przez Gminę Piekoszów na lata 2014-2016 przyjętym zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 lipca 2014 roku. Numer uchwały 55441-2014. W latach 2014-2016, to jest w okresie postępowania naprawczego, wójt gminy Piekoszów opracowuje kolejne projekty wieloletniej prognozy finansowej. Zobowiązany jest do spełnienia określonych założeń wynikających z programu naprawczego. Analizowany projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz program postępowania naprawczego zgodne są w zakresie planowanej nadwyżki budżetowej na lata 2015-2018, planowanych przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez ZUK spółka ZOT w latach 2015-2017, planowanych rozchodów na lata 2015-2025. Kwota długu z objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika nr 1, pozycja kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu, wynika, że gmina na koniec 2014 roku nie będzie posiadała zobowiązań wymaganych. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że do prawidłowego wyliczenia kwoty długu powinien być w roku 2014 wypełniony kolumna 14.3.14.3.1. Ponadto należy wykazać kwotę zobowiązań wymaganych w 2013 roku kolumna 14.2. Również dług w latach 2015-2025 kształtuje się zgodnie z programem naprawczym. Gmina Piekoszów w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz w projekcie budżetu zaplanowała w 2015 roku dochody ogółem wyższe o 40 192 zł niż wynika to z programu naprawczego, z tym, że dochody bieżące zwiększono o kwotę 146,90 zł. Wójt gminy Piekoszów, działając na podstawie artykułu 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013, pozycja 885 z zmianami, przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały budżetowej gminy Piekoszów na 2015 rok wraz z objaśnieniami. Ustalenia poczynione przez skład orzekający dotyczące przedstawionego projektu uchwały budżetowej gminy Piekoszów na 2015 rok pozwalają na stwierdzenie, iż projekt ten zgodny jest zarówno z obowiązującymi przepisami prawa, jak i zasadami planowania budżetowego. Skład orzekający analizował przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, również pod względem jego zgodności z programem naprawczym realizowanym przez gminę Piekoszów na lata 2014-2016, przyjętym zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 lipca 2014 roku 55441/2014. W szczególności analiza ta objęła zgodność planu wydatków gminy Piekoszów na 2015 rok zakładanych w projekcie budżetu z danymi wykazanymi w programie naprawczym. Skład orzekający zapoznał się z przedstawionymi przez wójta różnicami i ich uzasadnieniem, nie wnosząc uwag do planowanych odstępstw w zakresie wydatków. Przede wszystkim jednak należy stwierdzić, że analizowany projekt uchwały budżetowej na 2015 rok gminy Piekoszów odpowiada wymogom artykułu 240, a ustęp 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w okresie realizacji analizowanego programu postępowania naprawczego gmina Piekoszów. Punkt pierwszy. Nie może podejmować nowych inwestycji finansowych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych. Analizowany program potwierdza, że zgodnie z projektem w 2015 roku ten warunek zostanie spełniony. Wydatki majątkowe planowane w projekcie budżetu wynoszą 352 455 zł i zostaną sfinansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy oraz ze środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Podpunkt drugi. Nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Analizowany program potwierdza, że zgodnie z projektem w roku 2015 ten warunek zostanie spełniony. Podpunkt trzeci. Nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek. Analizowany program potwierdza, że zgodnie z projektem w roku
udzielonych poręczeń, mając związek z wcześniej udzielonym przez gminę poręczenia. Punkt czwarty. Nie może ponosić wydatków na promocję jednostki, ani też tworzyć funduszu sołeckiego. Analizowany program potwierdza, że zgodnie z projektem w roku 2015 ten warunek zostanie spełniony. Podpunkt piąty. Ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Analizowany program potwierdza, że zgodnie z projektem w roku 2015 ten warunek zostanie spełniony. W analizowanym projekcie uchwały budżetowej gminy Piekoszów zaplanowane zostały na 2015 rok dochody budżetowe gminy w kwocie 45 853 275 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 41 853 275 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4 miliony zł zostanie przeznaczona na rozchody, spłaty kredytów i pożyczek, w tym wykup obligacji. Następnie podejmowano uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025. Projekt tej uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę panią przewodniczącą Komisji Budżetowej Magdalenę Garbat o zapoznanie nas z opinią komisji w tym temacie. 14 stycznia bieżącego roku odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Gminy Piekoszów. Na 15 radnych obecnych było 14. W pracach komisji uczestniczył pan wójt Zbigniew Piątek, pani skarbnik Leżyna Niechciał i pan Marcin Dudek, pełniący obowiązki sekretarza gminy Piekoszów. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Piekoszów na lata 2015-2025 oraz z uchwałą nr 145/2/2014 ósmego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 gminy Piekoszów. Zgodnie z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej WPF gminy Piekoszów spełnia zasady planowania budżetu w poszczególnych latach 2015-2025 oraz uwzględnia realizowany program naprawczy, a tym samym zapewnia zachowanie w kolejnych latach objętych prognozą równowagi budżetowej. Po dokonaniu analizy projektu uchwały w sprawie WPF gminy Piekoszów na lata 2015-2025 i opinii RIO komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować i przyjąć powyższy projekt uchwały. Projekt uchwały został zaakceptowany. Jako drugi podejmowany był projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. Dochody budżetu gminy w wysokości 45 815 988 zł. Z tego dochody bieżące 45 521 687 zł. B. Dochody majątkowe 294 301 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 815 988 zł. Z tego wydatki bieżące 41 463 533 zł. B. Wydatki majątkowe 352 455 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Nadwyżka budżetowa, punkt 1. Nadwyżka budżetowa wynosi 4 miliony zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 4 milionów zł. Punkt 2. Przychody budżetu w wysokości 200 tysięcy, rozchody w wysokości 4 200 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. W budżecie tworzy się rezerwę. Punkt 1. Ogólną w wysokości 190 110 zł. Punkt 2. Celową w wysokości 90 000 zł. Z przeznaczeniem na a. Zarządzanie kryzysowe 90 000 zł. Paragraf 5.
Punkt pierwszy. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Uchwala się dochody w kwocie 195 tysięcy zł tytułem wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195 tysięcy na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 7. Uchwala się dochody w kwocie 58 697 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska, Dziennik Ustaw z 2008 roku nr 25, pozycja 150 z późniejszymi zmianami oraz wydatki w kwocie 93 697 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska, Dziennik Ustaw z 2008 roku nr 25, pozycja 150 z późniejszymi zmianami. Paragraf 8. Ustala się dochody w kwocie 726 304 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 808 800 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Paragraf 9. Punkt 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7. Punkt 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 10. Upoważnia się wójta do punkt 1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. Punkt 2. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Radni zadawali pytania dotyczące uchwały budżetowej. Ja mam jeszcze pytanie do działu 600, dokładnie rozdział 604, paragraf 2310. Tu chodzi o kwotę dotacji na transport publiczny. Tak. Jak to się ma, po prostu ta kwota przeznaczona na komisji do kwoty deklarowanej oszczędności w planie naprawczym i do kwoty przekazanej do zaopiniowania do RIO? Wysoka Rado, zgodnie z pracami komisji przedkładaliśmy Państwu zmianę załącznika dotacji i zmianę dofinansowania do transportu miejskiego, jaka nastąpiła końcówką 2015 roku. Jest to wartość wyższa ze względu na zmianę linii komunikacyjnych, jaka nastąpiła i ona nadal obowiązuje od 1 stycznia 2015 do momentu, dopóki ta komunikacja nie zostanie zmniejszona. Po wszystkich konsultacjach i zapotrzebowaniach mieszkańców została zwiększona kursowanie linii komunikacyjnych, co za sobą niesie zwiększenie wartości dopłaty dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach z tytułu komunikacji realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Dziale 801, paragraf 42.70. Jest pokaźny wydatek 203 tysiące. Jakich szkół dotyczy i czy znamy po prostu wielkości kwot, jakie będą wydatkowane na te zadania? Szkoła podstawowa w Brynicy,
rozdział 801.01, paragraf 4, 276 428 zł. Szkoła Podstawowa Górki Sztukowskie 2000 zł. Szkoła Podstawowa Rykoszyn 2000 zł. Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych Nici Goście 2000 zł. Jaworznia 2000 zł. Łosin, zwiększenie wartości, tam jest aktualnie, bo w pierwotnej wersji prawo było 2000, podwyższenie o 8, o czym mówiliśmy na komisji, jest aktualnie w Łosinie 10 tysięcy zł. Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie 52 500 zł. Zajączków 2000 zł. I przy urzędzie zostawiony jest ze względu na termomodernizację związaną z szkołą CPO Piekoszu. Już Państwu mówię kwotę, tylko otworzę dokument. 124 072 zł. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Pani Bełtowskiej nie ma. Pan Borowski Andrzej. Jestem przeciw. Pan Budziwojski Zdzisław. Za. Pan Huk Lucjan. Pani Drogosz Barbara. Za. Pani Garda Nautkolina. Za. Grosicki Zdzisław za. Pan Janiec Dariusz. Przeciw. Pan Kotwica Stanisław. Przeciw. Pani Kurczyńska Dorota. Za. Pan Lis Dariusz. Przeciw. Pan Sieradzan Aleksander. Za. Pani Stoga Bogusława. Za. Pan Szodry. Wstrzymuje się. Pan Świercz Stanisław. Przeciw. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Ostatni podejmowany projekt uchwały dotyczył uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020. W strategii tej zaktualizowano m.in. informacje na temat najmniejszego sołectwa w gminie Piekoszów. Miejscowość Janów zastąpiono miejscowością Jerzynów. Projekt tej uchwały został zaakceptowany. Kolejnym punktem obrad były zapytania i wolne wnioski. Panie Wójcie, w miejscowościach naszej gminy występuje problem bezdomnych psów. Często dochodzi do pogryzień. Wielokrotnie te incydenty były zgłaszane do urzędów gminy. Mam pytanie, które brzmi, czy gmina podjęła jakieś działania w tym temacie? Chciałbym się nadmienić, że tu chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i dobro zwierząt. Bardzo proszę, pana wójta. Panie radny, jeśli chodzi o to, co pan w tej chwili powiedział, że wielokrotnie było zgłaszane. Ja chcę powiedzieć, że po raz pierwszy słyszę o tym, że ktoś został pogryziony na terenie gminy. Od pana na pewno nie słyszałem, panie radny, o takiej zaistniałej sytuacji na terenie gminy i od innych mieszkańców również. Zgadza się, mieszkańcy zgłaszają o sforach psów, bądź może nie sforach, ale tam kilku, dwóch, trzech, czterech. Wobec tego mamy umowę podpisaną z firmą, która się zajmuje wyłapywaniem psów. I każde zgłoszenie, które napływa od mieszkańców, my zgłaszamy dalej i jest realizowane. Chodzi o trochę podniesienie, ale jeśli chodzi o nas, to zaangażowana. I ja się nigdy nie mogę o tym dowiedzieć, bo to zmiana polityka. Tamten mój obiecywał, że jak się zmieni, że to już miało odejść, że jak gmina wystąpi z wnioskiem, to obrotnica będzie zniesiona. A za to zmianę, że jeszcze nic nie wiem, jak to się odnosi do tej obrotnicy, czy ona w ogóle będzie robiona. Czy gmina wie na ten temat coś,
Bardzo proszę panowie karnie. W tej kwestii, jeśli chciałbym uzyskać wyczerpującą odpowiedź do naszego urbanisty, czyli pana Janika Jamusza. Niemniej jednak to jest rzeczywiście teren zarezerwowany pod obwodnicę Piekoszowa przez Świętokrzyski Zarząd Dróg. Miałem w tej chwili jakby przez jednego właściciela działki i to niedawno, może dwa tygodnie temu, żeby chciał udzielić, znaczy chciał uzyskać informacje na ten temat. Odpowiedziałem, że w niedługim czasie zamierzam się udać do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg, do pana dyrektora Romańskiego. I na ten temat również przedyskutować ten temat. I tam informacje mogę się panu również podzielić. Dzisiaj nie powiem, co z tym tematem możemy zrobić, czy rzeczywiście można uwolnić te tereny. Zdaję sobie sprawę z tego, że właściciele tych działek są w pewnym sensie pokrzywdzeni, bo mogliby coś z nimi zrobić, czy wybudować dom, czy sprzedać komu innemu, czy przepisać. Natomiast dzisiaj te tereny są zadłużone. Obwodnicy zapewne w przeciągu dekady trudno będzie się doczekać. Mając na uwadze to, że została zrobiona droga wojewódzka przez Piekoszów, prowadząca przez Piekoszów, nie wiadomo, co z tymi terenami w tej chwili będzie. Więc myślę, że w przeciągu dwóch tygodni będę zdał jakąś, może nie konkretną, ale w większości jakąś prawidłową odpowiedź. Po wyczerpaniu pytań przez mieszkańców zakończono obrady 6. sesji Rady Gminy Piekoszów.